Pozdrawiam Was w ten piękny, słoneczny dzień. Dzisiaj są zielone świątki. Święto Pięćdziesiątnicy, zesłanie Ducha Świętego. 50 dni po Wielkanocy, właściwie 49, bo to dokładnie e, 7 tygodni. Jako, że moja chałupa jest bardzo stara, e, no to wypada e, też różnych starych tradycji się trzymać. E, I w... E, w wielu częściach Polski, właściwie w każdej części Polski, przeozdabiano domy gałęziami i roślinami w ogóle w ten dzień, gdyż no było to takie święto świętowania zieloności, pewnie tego, że w ogóle te liście wyszły. Natomiast miało to oczywiście działanie ochronne. Najczęściej przeozdabiano domy gałązkami brzozy, prawie w całej Polsce. U nas tutaj w okolicach Krosna i w wielu innych częściach południowo wschodniej Polski używa się także lipy. Ja pamiętam z dzieciństwa głównie gałęzie lipowe, nawet takie trochę większe, takie nawet całe drzewka, małe wycinane. Gdzie niegdzie na niżu, tam gdzie tatarak rośnie, przeozdabia się też yy, różne części domu tatarakiem, a większej ilości tataraku rozsypywano wewnątrz izby. Mamy taką świetną inicjatywę rozpoczętą jeszcze przed wojną przez Kazimierza Moszyńskiego i Jadwigę Klimaszewską. Atlas etnograficzny, polski atlas etnograficzny, a kontynuowaną i rozwiniętą na szeroką skalę po wojnie przez wpierw Józefa Gajka, a potem jego kontynuatorów Janusza Bogdanowicza i Zygmunta Kłodnickiego. Na początku publikowano mapy tego atlasu, w postaci takich dużych map, można w muzeach etnograficznych sobie je obejrzeć, a potem ym, kontynuowano to jako komentarze z małymi mapkami i z opisem różnych zjawisk. I właśnie w takim tomie szóstym tych komentarzy ym, opublikowano mapę ym, roślin, którymi przyozdabiano, ym, właśnie chaty. W dzień, właśnie dzisiaj, ym, zielonych świątek. Redaktorem tego tomu była y, Agnieszka Lebeda, i w środku tomu, na stronach 172 i 173, mamy rozmieszczenie y, roślin, które były y, właśnie zatykane w chaty, w ściany domu, w strzechy. I tu dominuje oczywiście brzoza, lipa, ale także jest parę stanowisk, y, też wtykania kasztana, czyli kasztanowca właściwie oraz leszczyny, a także zatykano oczywiście tatarak w wielu miejscach Polski, także grab, Bóg, dąb, wiąz, osikę, jesion, gałązki drzew szpilkowych, miejscami także łopian i trzcinę. Teraz para historii z różnych części Polski. Gdzie niegdzie mówiono zielone świątki, tatarak w kątki. A jak podaje ta książka, komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego we wsi Orle koło Radziejowa. Jedna informatorek tak wspomina y, używanie tataraku. Kiedy zielone świątki przyszły, to tatarakiem ustroiłam obrazy i okna. Dzieciakom nawet sprawiłam tatarakową kąpiel. Pachniało w izbach i pamiętało się takie święta. Czasem też y, na progu kładziono, nie tylko przy oknach i na ścianach, ale także na progu. Natomiast obecnie prawie się nie spotyka już wyścielania, wyścielania podłogi tatarakiem. Kiedyś to były klepiska, podłoga była brudno i był to, brudna i był to pewnie rodzaj oczyszczenia, a jest to też roślina taka odkażająca, antyseptyczna, może też wyganiała żyjące różne owady, pluskwy, pły i tak dalej. Więc był to rodzaj takiego późnowiosennego oczyszczenia chaty. Tatarak bardzo pięknie i silnie pachnie. Co ciekawe, w miejscowości Zarszyn koło Sanoka spotkałem się z tradycją już tam jakby niekontynuowaną, ale jest w pamięci, przy ozdabianiu chałup rośliną podobną do tataraku kosaćcem żółtym, który tak ładnie nie pachnie. Nazywano go tam piskle i... Po prostu jestem ciekaw, czy także w innych miejscowościach ktoś z Państwa zanotował coś takiego, że właśnie chatę przyozdabiano nie tylko tatarakiem, ale właśnie kosaczem albo e, na przykład pałką wodną, bo zupełnie nie mam takich danych, ale kto wie, może akurat gdzieś w Polsce coś takiego było. Zerknijmy teraz do słownika Fischera. E, podaje on, że w rybarku w powiecie starogarskim. Młodzieńcy stawiają przed domem swej wybranki brzozę jako symbol ich kwitnącej miłości. A w Międzyrzeckim pastuszkowie w przeddzień Zielonych um, Świątek wyplatają wieńce z brzeziny i zdobią nimi łby i rogi bydła. E, a w okolicach Pińczowa gna się pierwszy raz bydło na pastwisko Trzykrotnie udurzając też krowę brzozową rózgą, ale na pewno było to jeszcze przed Zielonymi Świątkami. Oczywiście zmieniają się nasze domy, obejścia. Nasze domy są teraz sterylne, nie takie jak moja chata. Popatrzcie, tu jest pełno szpar, jest glina, to, to, to jest w ogóle ta energia starej chaty, więc też jakby chętniej te, te tradycje kultywuje. Też traktuje tą swoją chatę jako siedlisko dla owadów, bo w tych szczelinach właśnie żyją przeróżne. Przeróżne owady gnieżdżą się różne błonkówki, także naprawdę to wszystko tutaj żyje. Jak przyjdzie poranek, kiedy wpada słońce, bo chata jest zorientowana na wschód, tak jak powinno być, no to wtedy tutaj się właśnie ta ściana nagrzewa i grzeją się tu przeróżne, przeróżne owady. Tego brakuje teraz właśnie w domostwach, obejściach, dlatego też mnie jest w rubli, bo kiedyś wróble właśnie mogły się gnieździć w trzechach, gdzieś tam w jakichś szczelinach pod dachem. Rozsypywało się ziarno dla, dla zwierząt gospodarskich, one mogły też trochę podkradać tego, a teraz właściwie no, co będą jady? Musiałyby dziobać chyba te worki. Foliowe, zresztą w środku też w śmieciach są pewnie głównie puszki po piwie i foliowe opakowania po kiełbasie. Jakieś może okruchy chleba tylko. Także na pewno świat się bardzo zmienił. Ja przygotowałem kwestionariusz, króciutki, taki, żeby Was nie męczyć. Link do niego jest w opisie filmu, żebyście powiedzieli, jakie rośliny się w Waszych miejscowościach Zatyka, zatyka w ściany domów, czy właśnie jakie rośliny używano do wykładania podłogi, albo dekorowania wnętrz, właśnie w ten dzień zielonych świątek. Prywatnie jest to dla mnie takie święto zakończenia rozwoju liści, dlatego że właśnie mniej więcej w tym okresie, pod koniec maja, wszystkie drzewa już mają liście, można podziwiać je i pamiętam swój pierwszy zielnik dendrologiczny. Zacząłem właśnie na zielone świątki. Byłem wtedy nastolatkiem, miałem może 13 albo 14 lat. Pojechałem na rowerze do dzielnicy Krosna Polanki do parku, o którym kolega opowiadał, że jest tam niesamowite drzewo, które się nazywa tulipanowiec. I ten, ten, ta gałązka z tulipanowca dała początek mojego zielnika dendrologicznego i pamiętam, było to właśnie w dzień zielonych świątek oczywiście robiłem też zielnik jako dziecko natomiast to był zielnik z roślin zielnych natomiast właśnie potem jako nastolatek bardzo się zainteresowałem drzewami no i marzyłem żeby mieć miejsce do sadzenia drzew i tak jakoś się szczęśliwie złożyło, że w wieku dwudziestu kilku lat kupiłem sobie teren, gdzie mogłem te drzewa sadzić ale właśnie to wynikało pierwotnie z tego dnia z tych właśnie zielonych świątek Wiele, wiele lat temu, trzydzieści kilka lat temu, kiedy właśnie pojechałem na rowerze do parku i zerwałem gałązkę tulipanowca. A sama chata jest przeniesiona. Ona pierwotnie została postawiona w latach 50. XIX wieku w miejscowości Ustrobna, też tutaj niedaleko, kilka miejscowości dalej. I potem została rozebrana, i ja ją, że tak powiem, zakupiłem. Już jako rozebrane belki, czyli nie że była przenoszona, tylko była przycinana. Pierwotnie była to karczma, no a teraz służy jako mój dom. Jest tutaj kilka też belek z mojego lasu i kilka belek z jeszcze innych starych chałup z okolicy. Zrobiłem też sobie, zamówiłem sobie przy budowie domu, po budowie domu takie piękne drzwi, robione właśnie w. W takie rąby, to taki układ deseczek miał znaczenie pierwotne, takie, żeby się drzwi nie wyginały, nie patrzyły, jak zmienia się wilgotność. No ale także niektórzy mówią, że chronią przed złym okiem. W każdym razie jest to częsty, częsty właśnie deseń starych drzwi. Życzę Wam wszystkiego najlepszego w tym pięknym, słonecznym dniu. No, i kultywujmy tradycję. Oczywiście, możemy ją przetwarzać, bo yy, są tradycje, oczywiście, które trwają nawet kilka tysięcy lat, ale bardzo często jest tak, że te tra tradycje ewoluują i można je trochę dostosować do współczesności, ale zachować ich rdzeń. Ja mam w domu prąd elektryczny teraz i różne inne gadżety, natomiast yy, dalej ta energia yy, tej chaty starej tutaj jakby funkcjonuje. Jeszcze jedno. W wielu częściach Małopolski w tym dniu, albo w wigilię tego święta, palono ogniska, podobne jak ognie świętojańskie. Także na większości terenów Polski właśnie najważniejszy ogień to był ogień świętojański, a w niektórych częściach Małopolski był to, był to właśnie ogień zielonych świątek. E, oczywiście te, to optykanie gałęziami i, i domów e, miało znaczenie takie apotropaiczne, ochronne, miało chronić przed e, złymi mocami i może mieć podłoże jeszcze pogańskie. E, e, kiedyś to, te zielone świątki były takim, e, takim właśnie e, m, hucznym świętem i w, w kilkaset lat temu na przykład w Krakowie bardzo pod, jakoś tak wesoło obchodzone nawet Gdzieś tam zachowały się zapiski, że narzekali księża, że właśnie odbywają się wtedy różne bezeceństwa podczas tego święta. Natomiast może, może też być tak, że oczywiście był to jakiś taki naturalny odruch ludzi i ten instynkt magiczny wystąpił już po utworzeniu święta. Zresztą sam tatarak jest rośliną obcą, która przywędrowała do nas z południowej Azji, przypuszczalnie dopiero podczas najazdów tatarskich. No więc też. To obtykanie tatarakiem, ono nie ma korzeni prasłowiańskich. To jest jakaś innowacja, tak? To przyszło do nas trochę później.